Obecnie nowoczesne budownictwo poznajemy nie tylko po oryginalnych bryłach i stylowych wnętrzach, ale również po tym, czego pozornie nie widać. Są to dyskretnie ukryte technologie instalacyjne, które generują coraz większe oszczędności czasu i pieniędzy oraz zapewniają komfort i wygodę użytkowania. Tego typu rozwiązaniem są systemy zabezpieczające zjazdy do garaży, schody, chodniki oraz inne nawierzchnie gruntowe przed negatywnymi skutkami zimy. Wystarczy kilka śnieżnych lub mroźnych dni, aby zagrożone było bezpieczeństwo ludzi, budynków oraz pojazdów. Wszyscy wiemy, jak niebezpieczne są upadki na śliskich schodach i chodnikach oraz jak kłopotliwe są uszkodzenia karoserii samochodów na oblodzonych zjazdach do garaży. Co roku media podają niepokojące dane o pacjentach, którzy doznali złamania lub stłuczenia na skutek poślizgnięcia się na oblodzonej powierzchni. Systemy przeciwoblodzeniowe DEWI w postaci kabli i mat grzejnych, specjalizowanych sterowników oraz akcesoriów montażowych wyeliminują te zagrożenia. Biały puch będzie dla nas wyczekiwaną atrakcją, z jakiej nie można skorzystać w innych porach roku. Skuteczność systemu jest szczególnie istotna w przypadku powierzchni o pewnym pochyleniu, na przykład na zjazdach do garaży. Należy pamiętać, że nie jest konieczne ogrzewanie całego podjazdu. Na małych powierzchniach można zabezpieczyć tylko pasy stykające się z oponami pojazdów. Na podjazdach o dużym nachyleniu należy wykonać odwodnienie liniowe, które odprowadza wodę ze stopionego śniegu i lodu. Kanał ten musi być również chroniony przed zamarznięciem. Na schodach kable układa się w formie pętli umieszczonych w poprzek stopni, zachowując odpowiedni odstęp między sąsiednimi odcinkami. Na nowej konstrukcji instalacja układa się na powierzchni schodów i zalewa warstwą betonu o grubości od 3 do 5 cm. Na starych schodach kable należy umieścić w rowkach i zalać masą betonową z plastyfikatorem. Beton powinien przylegać ściśle do całej powierzchni kabla bez występowania pęcherzy powietrznych. Kable i maty mogą być instalowane bezpośrednio w betonie lub w warstwie piasku pod typowymi nawierzchniami, takimi jak asfalt, płyty chodnikowe, kostki brukowe. W przypadku instalacji w podsypce przekrój warstw jest następujący. Grunt rodzimy, ubity tłuczeń, taśma montażowa DEWI Fast lub DEWI Clip, kable lub maty grzejne. 2-3 cm warstwa piasku, gruntowy czujnik temperatury i wilgoci, kostka brukowa. Systemy przeciwoblodzeniowe mogą być instalowane zarówno podczas budowy, jak i przy remoncie istniejących obiektów. Odśnieżanie nie należy do przyjemności. Jeszcze większy problem stanowi jednak oblodzenie, które powstaje, gdy po opadach śniegu szybko przychodzi mróz. Stosowanie środków chemicznych do odladzania jest czasochłonne oraz negatywnie wpływa na środowisko naturalne. Mieszanki rozmrażające niszczą odśnieżany teren i obuwie oraz powodują obumieranie roślin. Ich rozsypywanie w ogrodach jest więc zabronione. Dzięki systemom przeciwoblodzeniowym DEWI nie będzie konieczne ich stosowanie. Ograniczone zostaną również koszty związane z zakupem narzędzi do usuwania śniegu i lodu i naprawą uszkodzonych powierzchni. Żadna inna ochrona przed zimą nie zabezpiecza nawierzchni tak kompleksowo. Chodniki, schody i zjazdy do garaży nie są niszczone przez szkodliwe środki chemiczne ani zmienne warunki atmosferyczne. Dzięki temu unikniemy również remontów, które w odczuwalny sposób nadwyrężają domowy budżet.